Cześć! Witam się z Wami po raz pierwszy w tym vlogu, a to dlatego, że miałam ambitny plan pokazać Wam tutaj jakieś strzępki mojego urlopu w Bieszczadach, aczkolwiek okazało się, że niestety mi to nie wyszło, bo za każdym razem jak chciałam nagrać filmik z jakimiś tam widokami, to po prostu wypadało mi to z głowy, bo sama siedziałam tam i się zachwycałam widokami, także sorki, jeżeli znajdę jakiś filmik, jeżeli udało coś się tu nagrać, no to na pewno będziecie mieli to wcześniej. Ale postanowiłam, sorry, że się tak kręcę, że jako, że ostatnim reading vlogu spodobał Wam się bardzo ten motyw bullet journala, to pokażę Wam, co kupiłam sobie, bo w drodze właśnie na urlop pojechaliśmy do Action i tam kupiłam parę rzeczy. Na początku pokażę Wam te taśmy washi, które udało mi się zgarnąć. Może ogarnę Wam kamerkę i odwrócę, także moment. Okej, także tak, kupiłam cztery różne jakby komplety tych potrójnych. Po pierwsze kupiłam takie jasne, coś takiego, dlatego że ja właśnie nie mam praktycznie żadnych jasnych tasiemek, dlatego stwierdziłam, że kupię sobie parę jasnych, także kupiłam trzy komplety jaśniejszych. Drugie mamy takie różowe, z cierduszkami. W sumie nie wiem nawet dlaczego je wzięłam, bo normalnie takich nie używam, ale stwierdziłam, że brakuje mi chyba czerwonych po prostu tasiemek. I mam jeszcze takie różowe z jakimiś piórkami i tego typu rzeczami, nawet nie wiem co tu jest dokładnie, ale coś takiego. I jedyne, które są ciemne i z jakieś kropeczki, kaktusy i też jakieś kwiatuszki. Te mi się bardzo spodobały, to były pierwsze jakie wzięłam tak naprawdę. I oprócz tego kupiłam sobie jeszcze parę tych osławionych naklejek i to są te naklejki, które mają jakby, są dwustronne, czyli tu mamy jakieś tam zwierzaczki, jakieś tego typu rzeczy. No i jest też parę innych i kupiłam sobie takie komplety, które są mocno takie jesienne, powiedziałabym, które też mi się bardzo spodobały. One kosztują chyba 4 zł albo 4,40, coś takiego, a stwierdziłam, że w sumie brakuje mi naklejek, też moja drukarka umarła, więc nie drukuję aktualnie zdjęć. Znaczy umarłam, muszę kupić po prostu tusz, a jakoś nie mogę się do tego zebrać. Dlatego kupiłam sobie takie, ten mi się bardzo podoba w tych fioletowych kolorach. Ale mam też takie właśnie, mówię, typowo jesienne z jakimiś dyniami. Tu jest niedźwiedź, to jest przecute, ja to sobie gdzieś wkleję właśnie teraz jeszcze w ten swój spread, gdzie mam właśnie urlop. Tu są kolejne takie mocno jesienne, także bardzo mi się one spodobały. I jak zaczynałam brać je, to chyba miałam z 10 różnych tak naprawdę w ręce i później musiałam wybierać, które chcę, których nie. I to było z tyle rzeczy, ile kupiłam na właśnie bullet journal. Tu mam ile tych? 2, 3, 4, 5, 6. Kupiłam 7 arkuszy tych naklejek, czyli łącznie 14. Oprócz tego kupiłam jeszcze sobie szafeczkę, bo stwierdziłam, że to jest przydatna sprawa, już Wam pokazuję. I to jest coś takiego. Ona jest malutka, ale właśnie chodzi o to, że jakieś takie pierdółki, żeby dać, to czegoś takiego właśnie potrzebowałam. I no, to jest tyle, jeżeli chodzi o update zakupowy. Jeszcze nie wiem, co będę czytała w tym reading vlogu, ale to sobie zaraz wybierzemy, bo będę nagrywać filmik, który już na pewno macie na kanale, czyli te wszystkie nieprzeczytane książki na mojej półce, także zabieram się. I wtedy sobie wynajdę jakąś książkę pewnie do czytania. Także widzimy się później. Siemanko, witam Was z kuchni, bo zaraz będę robić leczo, czyli jednak nie update czytelniczy, ale stwierdziłam, że pokażę Wam jedną rzecz, a mianowicie kabaczek. Ponieważ dostałam od mamy kabaczka. Fajny. Jak teraz na to patrzę, to chce mi się tylko śmiać, bo to jest... Kurczę, czy Wy to w ogóle widzicie? To jest hit. Także biorę się za leczo. Hejka, ja się właśnie wykąpałam, jak widać, ale przychodzę do Was dlatego, że w końcu wybrałam książkę, którą będę czytać w tym reading vlogu w całości. I mam tu książkę Zimowe zaręczyny. Tak, w końcu planuję ją przeczytać. Ona była w moim TBR-ze właśnie na wrzesień, dlatego stwierdziłam, że to jest odpowiedni czas, żeby po nią sięgnąć. Aktualnie jestem na stronie 61, także troszeczkę udało mi się przeczytać, długo nie czytałam, ale cieszę się, że właśnie po nią sięgnęłam, bo na razie czyta mi się ją bardzo dobrze i na pewno ją dzisiaj będę jeszcze kontynuowała, także na pewno będę Wam dawać znać, jak tam mi się podoba.
Jedyne co wiem o tej historii całej, to naszą główną bohaterką jest Ofelia, która potrafi czytać historię przedmiotów za pomocą dotyku i która dwa razy odmówiła jakby wyjścia za mąż za swoich kuzynów. Tam w tym świecie jakby męża wybiera oczywiście matka i dwa razy już ona odmówiła i aktualnie zostaje ona jakby zaręczona z kimś z zupełnie innego, z innej arki, bo tutaj się żyje na arkach. Nie wiem, czym dokładnie to są te arki, ale powiedzmy, że to są dwa jakby różne kraje. I zostaje ona zaręczona z jakimś tam facetem z bieguna, czyli z takiej arki, która jest najmniej znana i której opinia nie jest zbyt przychylna jakby w ich świecie. No i tym razem ona już tak naprawdę odmówić nie może i to jest wszystko, co na razie wiem. Tutaj właśnie w tym momencie ona pierwszy raz poznaje tego swojego przyszłego męża, także jestem ciekawa, jak to się dalej potoczy i będę czytać i będę się dowiadywać. Ale oprócz tego czytam też dwie inne książki, jedną, którą zaczęłam już bardzo dawno temu i to jest The Empire of Gold. Aktualnie jestem na stronie 352 i ja tą książkę czytam bardzo wolno. Bardzo mi się ona podoba, naprawdę niezmiernie mi się podoba, już to Wam mówiłam właśnie w ostatnim filmiku, ale jakiś tam mój stosunek do czytania jest taki, że ciężko mi się czyta książki po angielsku. Teraz bardzo długo mi to zajmuje, dlatego ta książka też jest tego ofiarą, mimo że chciałabym już ją bardzo przeczytać i chciałabym się dowiedzieć, jak się toczą losy Dary, Nari, Aliego i w ogóle całej reszty bohaterów, bo bardzo mnie to interesuje. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż troszeczkę nadrobić i w tym miesiącu przeczytam tą książkę, bo chciałabym Wam nagrać ten filmik podsumowujący całą trylogię, no ale to się okaże, też będę Wam tu dawać update, jak mi idzie czytanie i czy w ogóle ruszę tą książkę, no bo mam jeszcze jedną. I tą akurat czytam w e-booku, ale mam też wersję papierową. Zaraz Wam powiem, na której jestem stronie, bo muszę znaleźć ją. Jestem na 148 stronie, także już troszeczkę za mną. Trochę jeszcze przede mną, bo jakby cała ta książka ma stron 357, więc troszeczkę udało mi się ruszyć. Na pewno jeszcze będę sobie podczytywać, bo zaraz też wybywam do Empiku po książki, to też Wam pokażę, jak wrócę, jakie książki właśnie mam stamtąd, bo też mam zamówione na Empiku i też na Świecie Książki, więc mam do odbioru. To klip będzie później. Więc to tyle z update'u na temat książek, które czytam i lecimy. Siemka. Ja już po powrocie z Empiku, wiatrak będzie działał, więc wybaczcie mi to, ale jest 30 stopni na dworze i ja się topię. Także mam torbę, więc pokażę Wam, co kupiłam. Zacznę od tego, co już wystawało i co mogliście już zobaczyć, bo kupiłam Rumi Kuba. Jako, że dostałam kartę podarunkową ostatnio, a mój chłop stwierdził, że mam nie kupować więcej książek, to poszliśmy na kompromis i kupiłam grę i parę książek. Ja nie pamiętam dokładnie, o co w niej chodzi. Grałam w nią dawno temu, wiem, że mi się podobało, więc stwierdziłam, że naszą domową kolekcję sobie powiększymy i będziemy grać. To tyle, więc pokażę Wam teraz, jakie książki kupiłam. Kupiłam ich 5, jedna jest prezentem, więc Wam nie pokażę i już ją wyciągnęłam. Dlatego pozostałe 4 to jest bardzo głośna ostatnio książka, co się stało w Johnstown, sekta Jima Jonesa i największe zbiorowe samobójstwo. Strasznie długi tytuł, ale jest to kawał reportażu. Bardzo dobre rzeczy na jego temat słyszałam. On ma 700 stron, więc znając mnie, szybko tego nie przeczytam. Prawdopodobnie poczekamy parę miesięcy, aż ja po to sięgnę, ale mam. Już mam na półce. Coraz więcej reportaży zaczęłam kupować, bo mam wrażenie, że jest coraz więcej reportaży, które mnie zainteresowały. Dlatego ten jest jednym z nich. I zobaczymy. To jest w ogóle napisane totalnie margines do marginesu, więc będzie się pewnie czytać świetnie. Ale słyszałam, że jest właśnie napisany fajnie, więc i że jest to taki, mówię, kawał reportażu, taki solidny od początku do końca, wszystko wiadomo, więc będę się tutaj przekonywać co i jak. Kolejną książką jest Zamiana Beth O'Leary, czyli tej autorki Współlokatorów. Mi Współlokatorzy bardzo się podobali, a słyszałam, że ta książka jest jeszcze lepsza. Osoby, którym Współlokatorzy się nie podobali, twierdzą, że ta książka jest dobra.
Poza tym cały ten koncept mi się mega podoba, bo mi on przypomina ten film... Kurczę, nie pamiętam jak on się nazywa, ale to jest świąteczny film, gdzie dwie babeczki się zamieniają miejscami. Z tym, że jedna jest chyba ze Stanów, druga jest z Anglii. Coś takiego. I po prostu jedna mieszka w domu drugiej i tak dalej, i tak dalej. I tu mamy podobny koncept z tym, że główne bohaterki to jest babcia z wnuczką. I zamiast dwóch różnych krajów mamy duże miasto i wieś. Więc mi się bardzo spodobało, co ta książka ma przedstawiać. Nie wiem, już nawet nie wiem co mówię przez ten upał, ale nieważne. Jestem ciekawa tej pozycji i niedługo pewnie będę ją czytać, także sobie ją kupiłam. Kolejna książka to jest coś, co jest bardzo głośne już od jakiegoś czasu i ja to bardzo chciałam dawno przeczytać, a mam tutaj Ukochane równanie profesora. Książkę, o której, o matko, jak ona ma duże literki. W sumie, znaczy zwykłe literki ma, ale na taką malutką książeczkę to aż się spodziewam mniejszych. Ona ma stron, nie wiem, 200? Niecałe 200 stron ma ta książka. A słyszałam fantastyczne rzeczy o niej. Naszym głównym bohaterem jest matematyk i jedyne co ja wiem, to że on co jakiś czas traci pamięć i sobie zostawia jakieś notatki. Coś takiego. Także tak, tego jestem bardzo ciekawa. Niedługo pewnie to będę czytać, bo kurczę, od dawna chodzi ta za mną ta książka, a jak na takie drobiazg, to ona kosztuje 41 zł, więc to jest sporo. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest jakieś wydawnictwo chyba takie, wiecie, super wielkie, więc jakby te książki mogą być kosztować troszeczkę więcej, ale no ja za taki drobiazg to nigdy bym 41 zł nie dała, dlatego na świecie książki była troszeczkę taniej, nie na świecie książki. Chyba w Empiku była troszeczkę taniej, więc tym razem stwierdziłam, że dam. Dałam i tak za nią 30, chyba 2 złote niecałe, więc to też jest sporo na takie maleństwo. No ale się przekonam, prawdopodobnie po prostu wnętrze oddaje to, ile ta książka kosztuje. Także tak. I została nam ostatnia książka, a tak naprawdę to komiks. I mam tutaj Walkę kobiet, która była bardzo chwalona przez Karolinę Skąbuk. I ja mam coś do... Przygotowałam się. Nie wiem, jak ona się prezentuje w środku. I od dawna też chciałam ją kupić. Boże, lewa ręka jest niesprawna. Od dawna chciałam ją kupić, ale jakoś tak też się powstrzymywałam. Jakby komiksy w Polsce też nie są najtańsze. I no, ale ale ona jest fajna. Bo ona jest taka matowa. Ja byłam przekonana, że ona będzie błyszcząca. Jakie to piękne jest. O matko, już mi się podoba to. Kreska już mi się bardzo podoba, dlatego na pewno będę sobie ją czytać. Prawdopodobnie nawet w tym vlogu sobie ją przeczytam. Może nie dzisiaj, może jutro, ale dam wam znać, bo jestem ciekawa. Także tak, to są moje zakupy z dzisiaj. Nie są za duże, ale też jakby nie chciałam za dużo kupować, dlatego to i tak jest dużo jak na mnie, bo bardzo dawno nie kupiłam tyle książek naraz, czyli 4, ale i tak to jest multum. Także już kończę i pewnie następny jakiś update to będzie już update czytelniczy, mam nadzieję. Cześć! Przychodzę do Was już teraz z kolejnym update'em czytelniczym, bo tak jak Wam wczoraj powiedziałam, chciałabym skończyć, przeczytać Walkę kobiet, 150 lat bitwy o wolność, równość i siostrzeństwo. I tak właśnie zrobiłam. Dzisiaj sięgnęłam po tą książkę, po ten komiks i powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę bardzo wartościowa książka. Wydaje mi się, że każdy powinien ją przeczytać i każdy powinien się zaznajomić jakby z całą tą historią. Bo myślę, że każdy sobie zdaje sprawę, że jakby walka kobiet o prawa do edukacji, czy o prawa do jakby oddania głosu była bardzo długa, była bardzo uciążliwa. No i tak ogólnie rzecz biorąc nie należała do najłatwiejszych. A w tym komiksie mamy tak naprawdę tutaj wyszczególnione takie najważniejsze postacie, które przyczyniły się tak naprawdę do tego, że teraz my możemy chodzić do szkoły, że możemy głosować, że mamy prawa do pracy takiej samej praktycznie jak mężczyźni. I wiadomo, że sytuacja dalej nie jest idealna, ale jakby tak jak tu jest podsumowane na końcu, mimo wszystko dziś świat jest bez wątpienia lepszym miejscem dla kobiet niż 150 lat temu. I jakby to nie ulega żadnym wątpliwościom. Nie wiem za bardzo, co mam więcej Wam o tej książce powiedzieć, bo to nie jest jakbyś, wiecie, zmyślona historia, tylko tu mamy w takiej przystępnej formie, bardzo skróconej formie przekazane informacje, jak ta walka kobiet właśnie wyglądała.
jak to się stało, że my doszłyśmy do tego punktu w historii, w którym jesteśmy teraz. I wydaje mi się, że bardzo dobrze tą historię przedstawia. Co do samego komiksu, to on mi się bardzo podoba, bo kreska jest tak naprawdę bardzo fajna i ona też tutaj ma różne jakby kolorystycznie jakby podzielone takie podrozdziały, powiedziałabym. I to mi się mega podoba. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona, że po nią sięgnęłam i że w końcu się w nią zaopatrzyłam, bo tak naprawdę bardzo długo na nią się czaiłam. No ale to tyle. Więcej nie będę wam o niej mówić, bo wydaje mi się, że powinniście ją przeczytać. Jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, to na pewno bardzo wam serdecznie ją polecam, bo naprawdę jest to komiks godny polecenia i komiks, który jest bardzo istotny jakby ogólnie rzecz biorąc w społeczeństwie i wydaje mi się, że on powinien być po prostu czytany, że każdy powinien po niego sięgnąć, żeby chociaż może troszeczkę liznąć bardziej historię po prostu tego, jak nasze społeczeństwo było ukształtowane. Siemka, przychodzę do was, bo wow, udało mi się przeczytać już ponad połowę właśnie zimowych zaręczyn. Aktualnie jestem na stronie 274 i muszę wam powiedzieć, że tak jak się spodziewałam, że ta książka mi się spodoba, to miałam rację, bo podoba mi się ona naprawdę bardzo. Ten cały świat jest świetnie wykreowany i tak jak wam mówiłam, jestem ponad połowę już jakby przeczytałam, a ja nadal nie wiem wszystkiego o tym świecie i nasza główna bohaterka też cały czas się o nim uczy i jest to tak świetnie tutaj rozwiązane, że my się dowiadujemy po części jakby trochę takich drobiazgów, które właśnie tworzą ten świat i bardzo mi się to w tym podoba, no bo oprócz tego, że mamy te arki, o których wam już mówiłam wcześniej, no to właśnie ta arka, na którą ona trafiła, to dryfujące miasto, które mamy tutaj na okładce, też się składa z paru różnych jakichś tam, nie powiem, że krajów, ale czegoś takiego, z paru różnych miejsc. Żyje na nich parę różnych klanów, które są całkowicie od siebie różne, mają całkowicie inne moce i tego typu rzeczy. I cała magia, która tutaj mamy, jest ciekawa. Naprawdę fajnie jest to jakby ograne, że ta magia nie jest taka, że każdy może jakby posiadać moc, którą chce, tylko po prostu oni rodzą się w jakimś klanie, głową jakby rodziny jest jakiś tam człowieczek i z tego rodu jest, nie wiem jak to nawet wytłumaczyć. Tak jak mamy na naszą główną bohaterkę, to powiedzmy, że na jej arce jest Artemis, taka matka nad matkami powiedzmy, i wszyscy, którzy żyją na tej arce, są jej potomkami i są jedną rodziną. Coś na takiej zasadzie. Także ja jestem mega zaintrygowana. Podejrzewam, że niedługo zamówię sobie już drugą część, bo czyta się to świetnie. Bardzo polubiłam bohaterów, ogólnie rzecz biorąc. Każdy jest inny, każdy ma swoje cechy. Nasza Ofelia jest, bo główna bohaterka nazywa się Ofelia, nie jest bohaterką głupią ani naiwną. Ma ona swój rozum, jest ona taka troszeczkę nieokrzesana, powiedziałabym. Taka bardzo... słowa mi brakuje. Jest taką niedojdą, powiedzmy, wszystko jej wypada z rąk, o wszystko jest w stanie się potknąć i tak dalej, i tak dalej. Także ona jest mega pocieszna czasami, bardzo często możemy się z niej pośmiać, ale też bardzo często jakby sympatyzujemy z nią właśnie przez to, że jest ona bardzo taka ludzka w tych rzeczach i to mi się mega podoba i liczę na to, że ta książka naprawdę skończy się tak dobrze, jak się zaczęła, bo mówię, spodziewałam się po niej dużo, ale tak do końca nie wiedziałam też, czego mam się spodziewać, bo ja za dużo o tej książce też nie słyszałam. Jedynie co to mnie zachęciło jakby do sięgnięcia po nią, to była opinia Regan z The Perus Project, która mówiła, że ta książka jest świetna, ale to już jakiś czas temu. Dlatego żałuję, że sięgnęłam po nią tak późno, ale wydaje mi się, że i tak to jest odpowiedni czas, żebym po nią sięgnęła. Także tak, to na tyle na razie. Podejrzewam, że niedługo skończę tą książkę. Nic więcej dzisiaj nie przeczytałam. Tak jak wczoraj sięgnęłam troszeczkę... Wow, przepraszam. Tak jak wczoraj sięgnęłam trochę po The Empire of Gold i Ad Astra, tak dzisiaj praktycznie nic nie tknęłam, oprócz tych zimowych zaręczyn. Także tak. Jest aktualnie godzina... Hello? Która jest godzina? 23:33 i ja... się kładę spać niedługo. Kończę Królowe Życia i idę do spania.
przepraszam Was za dziwny kadr, ale szczerze nie mam siły rozkładać teraz niczego tutaj i próbować się usadowić w jakiś logiczny sposób. Ale przeczytałam Ad Astra, o czym zapomniałam Wam powiedzieć. I powiem Wam szczerze, że podobała mi się ta książka jak najbardziej, ale też nie wiem za bardzo, czy pierwsza część nie podobała mi się bardziej. Cały czas się zastanawiam, jaki mam stosunek do tej książki. Nie będę Wam mówić, o czym ona jest, no bo to jest kontynuacja, logiczna rzecz, że nie będę Wam tłumaczyć. W pierwszej części jakby nasza główna bohaterka Róża idzie na Uniwersytet Wysokogórski, gdzie się uczy magii. No i tutaj mamy po prostu dalsze jej losy. I ja za dużo Wam nie powiem na temat tego, co ja o tej książce uważam, tak jak już mówiłam. No bo szczerze powiem, że sama dokładnie nie wiem. Podobała mi się jak najbardziej. Poczucie humoru nadal jest na plus. I ogólnie bohaterów nadal bardzo lubię. Chociaż w pewnych momentach miałam tego poczucia humoru takiego troszeczkę dosyć. Może nie tyle, że dosyć, ale jakby było dla mnie zbędne. O, może tak. Ale to były takie drobne fragmenty i dosłownie niewiele tego było. To, co mnie totalnie zmiotło, to była końcówka, bo ja się jej nie spodziewałam. Jakby podejrzewam, że jest tu mnóstwo ludzi, którzy będą się spodziewali tej końcówki, dla których to będzie mocno oczywiste. Ja natomiast w ogóle tego nie zczaiłam. Było to dla mnie totalne zaskoczenie, więc ja czekam nadal na trzecią część tej książki, bardzo chętnie ją przeczytam i zobaczę, jakie są jeszcze kolejne losy Róży. No i tyle jakby, to taki malutki, malutki update, że skończyłam tą książkę, że udało mi się ją przeczytać, nie chcę Wam dokładnie mówić właśnie swojej opinii, no bo ludzie, którzy jakby nie czytali pierwszej części, no to też nie będą, podejrzewam, chcieli słyszeć, co się działo w drugiej, dlatego tylko tyle, że przeczytałam, podobała mi się, no i tyle. Cześć! Przychodzę do Was po ponad tygodniu, odkąd zaczęłam tego vloga, jak nie dłużej, a to dlatego, że trafiło mi się do szpitala i zostałam przywdziana w pas, nie wiem, czy to widzicie, ale nieważne. Przychodzę Wam opowiedzieć o tej książce, którą udało mi się skończyć i która już nieraz pojawiała się na moim TBR-ze, czyli o zimowych zaręczynach. Jako, że nie pamiętam, ile Wam powiedziałam na temat tej książki, no to teraz tak szybko Wam podsumuję na to, o czym ona jest. A naszą główną bohaterką jest tutaj Ofelia, która żyje na animie, czyli takiej arce, na której każdy jest jakoś ze sobą spokrewniony, ponieważ pochodzi od Artemis, od takiego jednego głównego przodka. No i każdy posiada jakąś moc. Mocą Ofelii jest to, że za pomocą dotyku ona potrafi odczytać historię przedmiotów. Jest ona bardzo utalentowaną dziewczyną, dlatego że ona potrafi sięgnąć tą pamięcią jakby czytaczki bardzo, bardzo daleko, ale również potrafi jakby zobaczyć, kto ostatni trzymał dany przedmiot i tak dalej, i tak dalej. Więc dotykając tej książki mogłaby ona wyczytać, gdzie ona powstała, jak ona powstała, kto ostatni miał ją w rękach, przez jaki proces ona przeszła i tak dalej, i tak dalej. No. I pewnego dnia Ofelia zostaje narzeczona pewnemu mężczyźnie, który pochodzi z innej arki, z arki, o której naprawdę mało wiadomo, która jest bardzo tajemnicza, ale też bardzo groźna. No i nasza Ofelia tam trafia i trafia właśnie do tego dryfującego miasta, które mamy tutaj na okładce i jest to właśnie Niewiasto, czyli miejsce na biegunie, gdzie poznaje ona właśnie mężczyznę, z którym została narzeczona i dlaczego tak się dzieje, dlaczego ona nie może z tego małżeństwa zrezygnować. Fabuła tej książki nie jest zbyt skomplikowana, to jest bardzo proste, ale jak się okazuje, tak naprawdę ta książka ma w sobie dużo więcej niż możemy się spodziewać, no bo sam system magiczny, powiedziałabym, jest tutaj zupełnie inny niż ja czytałam do tej pory. Bo tak jak mamy na przykład tutaj właśnie Ofelię, czyli tą czytaczkę, która potrafi czytać przeszłość przedmiotów, tak każdy ma zupełnie inny talent. Na przykład jej ciotka potrafi naprawiać papier. Jakkolwiek byłby zniszczony za pomocą dotyku, ona po prostu przywraca mu jakby naturalną jego formę. I tak naprawdę bardzo dużo różnych talentów tutaj mamy. Na biegunie są one jeszcze bardziej zróżnicowane, bo dodatkowo na biegunie jest jakby jest parę różnych klanów. Tak jak w porównaniu do Arki wszyscy należą do jednej rodziny, tak tam mamy podzielone na klany i te klany, każdy ma inny talent, każdy ma inny dar i do czego innego on służy. No i tak jak Wam powiedziałam, mi się to mega podobało. Bardzo dobrze się to czyta. Ten świat nas całkowicie wciąga. Ja nie mogłam się doczekać, kiedy znowu sięgnę po tą książkę. Kiedy kończyłam rozdział, byłam zainteresowana tym, co się będzie działo dalej. Byłam zainteresowana tym, jakie relacje będą się wytwarzały między naszymi bohaterami, których ja bardzo, bardzo polubiłam. Bo tak jak nasza Ofelia jest taką bardzo ofermą,
w wyniku jakichś tam paru różnych rzeczy. To jest jeszcze Thorn, czyli osoba, której właśnie została ona narzeczona, który jest totalnym draniem zimnym, którego nikt nie, czyli wszyscy nienawidzą, który jest sam przeciwko całemu światu. I to mi się bardzo podobało, jakby, że ci bohaterowie są tak totalnie różni, że jakby normalnie w życiu by nie przyszło nikomu do głowy, żeby ich połączyć, a podejrzewam, że ich losy splotą się w bardzo fajny, jakby, może nie tyle co związek, ale w bardzo fajny taki układ w następnej książce, bo w tej akurat jeszcze nie mamy żadnego takiego wątku romantycznego, tu po prostu jest małżeństwo, które zostało zaaranżowane, które jeszcze nie doszło do skutku, tego nie dodałam, i które poznaje może nie tyle co siebie, ale swój świat. Bo Ofelia została wrzucona do tego świata, żeby go poznać, żeby zobaczyć, czy sobie tam poradzi, bo jest to bardzo ciężki świat. Bardzo trudno jest tam sobie się odnaleźć. I osoby, które nie były tam urodzone, mają naprawdę bardzo ciężko, bo ilość wrogów, jaką ma właśnie jej narzeczony, to jest dużo. Bardzo dużo i tyle. Także to, co ja mogę Wam powiedzieć na temat tej książki, to jest to, że ona mi się naprawdę niezmiernie podobała. Bardzo dobrze mi się ją czytało, byłam mega zainteresowana, bohaterowie naprawdę byli cudowni. Tym bardziej, że te tutaj dary, o których ja Wam powiedziałam, nie wyjaśniłam Wam dokładnie, o co w tym chodzi, bo mam nadzieję, że po tą książkę sięgniecie, bo jest tam tego więcej i sama Ofelia ma dużo więcej do zaoferowania niż tylko jakby, wiecie, czytanie przedmiotów. Nie będę Wam o tym mówić, podejrzewam, że to gdzieś tutaj jest też napisane, ale nie chcę Wam tego zdradzać, bo to jest fajny element tej książki i tyle, no dzieje się tu naprawdę dużo. Sam świat jest wykreowany tak, że wszystko poznajemy w takim odpowiednim tempie, a mimo to chcemy się dowiedzieć więcej. Nie ma czegoś takiego, że my się czujemy przytłoczeni informacjami, nie ma też czegoś takiego, że jesteśmy niedoinformowani. Dowiadujemy się w takim samym tempie, dowiadujemy się w takim samym tempie, jak robi to nasza główna bohaterka, więc poniekąd jakby jesteśmy złączeni z nią w tym poznawaniu świata i to mi się też bardzo podobało, był to bardzo dobry zabieg. I ogólnie rzecz biorąc, ja nie mogę się doczekać, aż sięgnę po drugą część, którą jest Zaginieni z Księżycowa i niedługo pewnie ją zamówię, bo naprawdę bardzo jestem zaintrygowana tą kolejną częścią, tym bardziej jak po tym, jak się zakończyła ta książka, bo Ofelia wkracza tutaj w nowe przygody na końcu i bardzo jestem zainteresowana, jak to się potoczy. Także no, to jest taka moja krótka opinia na temat tej książki. Mam nadzieję, że Was poniekąd zachęciłam, bo naprawdę warto się przekonać. Jest to książka, o której w Polsce jest dosyć cicho. Ja dużo słyszałam o niej na zagranicznym YouTubie, aczkolwiek w Polsce jakby nie widziałam, żeby ktoś ją czytał, czy to na BookTubie, czy na Bookstagramie. Jakby dosyć przemknęła ta książka bez żadnego echa. I mam nadzieję, że może chociaż paru z Was zachęcę do jej przeczytania. Dajcie mi znać w komentarzach, czy mi się to udało. I no tyle. Tyle, co mam Wam do powiedzenia. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście podczas tego vloga. I widzimy się w kolejnym, który też już będzie niedługo, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się później. Pa!